tytułem do dzisiejszego vloga jest ten oto przesympatyczny park, który powstał w miejscu dawnych glinianek. To jest takie miejsce, z którego wydobywano prawdopodobnie glinę i posłużyła ona do produkcji cegieł i cegły posłużyły prawdopodobnie do budowy domów. Natomiast w tym miejscu, gdzie tą glinę wydobywano, pozostały takie oto przepiękne dziury, które z czasem wypełniły się wodą i powstały takie oto jeziorka. Dzisiaj pogoda troszeczkę nie sprzyja wędrówkom po parku, natomiast sprzyja różnym rozmyślaniom. Park to jest takie wyjątkowe miejsce w mieście, ponieważ zieleni w mieście jest zawsze za mało. Ten problem dotyczył w XIX, na początku XX wieku, zwłaszcza Warszawy, ze względu na problemy urbanistyczne. To znaczy, Warszawa miała ograniczoną przez fortyfikację powierzchnię zabudowy, w związku z tym każda przestrzeń wewnątrz pierścienia fortów została zabudowana po prostu w pestkę. Zabudowa była bardzo gęsta, ludzi było bardzo dużo na metrze kwadratowym i takie miasto było bardzo nieprzyjazne. Stąd każda większa, otwarta przestrzeń była jedyną możliwością, żeby na wielokilometrowej przestrzeni pozbyć się chociaż na chwilę uczucia klaustrofobii, rozejrzeć i poczuć troszeczkę ulgi od zamkniętych, ciasnych przestrzeni. I tych placów w Warszawie przed wojną było tak naprawdę zaledwie kilka. Teraz sytuacja się troszeczkę poprawiła, zabudowa została zniszczona, później została odbudowana w formie tak naprawdę trwałej prowizorki i dzięki temu miasto odzyskało troszeczkę wolnej przestrzeni i o ile architektura Warszawy nie zachwyca, przestrzeń również nie zachwyca i wiele błędów przy tej okazji popełniono, to jednak żyje się w mieście troszeczkę lepiej. Natomiast tutaj pokazuję park w podwarszawskiej dzielnicy Włochy i ten park pokazuje dziwną tendencję, bardzo charakterystyczną w Polsce i dla Polaków. Mianowicie Polacy mają jakąś zdumiewającą umiejętność robienia wokół siebie bałaganu. Przy czym bałagan można rozumieć na wiele sposobów, bo może to być po prostu syf, jeżeli ktoś idzie, rzuci sobie śmieć, to jest robienie syfu. Natomiast tutaj jest coś, co ja jako architekt urbanista określiłbym jako syf w zagospodarowaniu przestrzeni. I tego nie widać, bo te obiekty wszystkie są oddalone dosyć daleko. Natomiast tutaj do parku dochodzą uliczki, są pobudowane różne budynki i każdy budynek jest, jakby to można powiedzieć, z innej wsi. Każdy ma inną formę, inną wysokość, inny kształt dachu, inne pokrycie dachu i rozstrzał jest po prostu gigantyczny. Od budynków parterowych, po budynki mieszkalne wielorodzinne z płaskim dachem, od budynków nowych, po starych. To jest po prostu niesamowite, jaką różnorodną formę to wszystko tutaj przybrało. Niestety, to są w większości rzeczy po prostu brzydkie. To znaczy one razem w sumie po prostu są brzydkie, nie ma kompletnie na czym zawiesić oko. Kiedy człowiek chodzi tym parkiem i jest od wiosny do jesieni, kiedy są liście, to na szczęście tych budynków nie widać i jakoś można tutaj w parku odpocząć. Ludzie sobie biegają po parku. Teraz zresztą też widać tutaj jednego biegacza. Bardzo popularną formą tutaj, jeszcze następnym typem spotykanych ludzi, to są panie z wózkami, które tutaj krążą dookoła tych jeziorek. No nie tutaj, bo tutaj to jest ścieżka wydeptana, natomiast wokół tych jeziorek prowadzi elegancka, wybetonowana ścieżka i tam można elegancko sobie wózeczkiem przejechać. Natomiast warto zwrócić uwagę, w jaki sposób tutaj ta zabudowa odnosi się do tego parku. I może tutaj pokażę, ten oto ciąg budynków mieszkalnych jednorodzinnych, to jest zabudowa tak zwana szeregowa, czyli budynki, aby wykorzystać przestrzeń na sąsiednich działkach. Działki są wąskie, budynki do siebie przylegają. I tutaj też widać pewien problem, który się pojawia w architekturze, o którym prawdopodobnie jeszcze będę wspominał w moich filmikach, a mianowicie kwestia tak zwanej elewacji tylnej, ponieważ każdy budynek, tak jak każda moneta, ma, prawda, dwie strony.
Kij ma dwa końce, budynek ma dwie elewacje, frontową, czasami określaną jako wejściowa, i elewację tylną, od zaplecza. I właśnie tutaj ciekawą rzeczą jest to, że ta zabudowa szeregowa odwraca się tyłem do tych oto, do tego oto parku, do tych oto glinianek. I ja tego nie wiem. Być może kiedy ta zabudowa powstawała, to nie był park, tylko to były po prostu glinianki, czyli po prostu teren zdegradowany na skutek eksploatacji przemysłowej, i być może wtedy nikt się tym nie przejmował, stawiając te domki. Domki stawia szlachta, ludzie, którzy no, raczej są bogaci. Podejrzewam, że te budynki pochodzą bardziej z lat 70. Na to wskazuje ich architektura, ale oczywiście pewności nie mam i pytał nie będę. Natomiast one są tutaj odwrócone tyłem do parku, tyłem do przestrzeni, no, w pewnym sensie reprezentacyjnej. Park powinien być przestrzenią atrakcyjną, reprezentacyjną, a tymczasem ta oto zabudowa odwraca się tyłem do tej fajnej przestrzeni. Szlachta może sobie w oknach własnych pokoi tutaj zasiąść i patrzeć na park przez te oto drzewa, natomiast odgradza się elegancko płotem tutaj od fajnej przestrzeni. To jest następna choroba polskiej rzeczywistości. Wszyscy się grodzą i kratują. Kradzież do pewnej kwoty nie jest uznawana jako przestępstwo, tylko to jest takie małe wykroczenie, nie ma problemu. Wszyscy na to patrzą, zwłaszcza wymiar sprawiedliwości patrzy na to przez palce. To jest najczęściej określane jako niska społeczność czynu, niska szkodliwość społeczna czynu, natomiast ja uważam, że to jest gigantycznie wysoka szkodliwość społeczna, ponieważ przez to, że ludzie żyją w ciągłym zagrożeniu, że ktoś może przyjść i im coś ukraść, grodzą się, kratują, i to wpływa katastrofalnie na przestrzeń, ponieważ człowiek tak naprawdę wędrując po mieście, wędruje obecnie pomiędzy płotami, pomiędzy kratami, nigdzie nie można wejść, i problem zamkniętej przestrzeni i tego, że jest wielkie miasto, a nie ma dokąd pójść, właśnie przez to bardzo mocno powraca. Natomiast problemem takiej urbanistyki, kiedy budynek odwraca się plecami do jakiejś przestrzeni, do której mógłby się odwrócić frontem, polega głównie na tym, że Polacy, jak już wspomniałem wcześniej, mają zdumiewającą, naprawdę i niespotykaną w cywilizowanych zachodnich krajach, tendencję do robienia wokół siebie właśnie syfu. Nie wiem, z czego to wynika. Być może to wynika częściowo z nędzy materialnej, przez to, że Polacy byli grabieni i tak naprawdę cały czas, od wielu lat, Polacy są na dorobku i co zdążą się czegoś dorobić, to jest im zabierane i niszczone. I ludzie są po prostu ubodzy. Przez to są ubodzy materialnie, ale również ubodzy duchowo, co sprawia, że niestety nie zastanawiają się nad konsekwencjami dalekodystansowymi swoich czynów i każdy chce się jak najszybciej dorobić. I budynki tutaj powstają, a to jest zupełnie nowy budynek, teraz może pokażę, który powstał tutaj zupełnie niedawno. Mamy tu przykład wspaniałej współczesnej architektury. Tak on właśnie wygląda. I ten budynek również takim oto eleganckim siatkowym otoczeniem elegancko tutaj odgradza się od plebsu, który tutaj po parku będzie chciał wędrować. No, mieszkańcy, właściciele tego budynku są w o tyle lepszej sytuacji, że nikim tu pod oknem chodził za często nie będzie, ponieważ ta ścieżka specjalnie nie sprzyja spacerom. No, podejrzewam, że tą ścieżkę raczej wybierze na spacer gorszy sort Polaków, który tutaj przyjdzie prawdopodobnie spożywać jakieś napoje. Podejrzewam, że latem tutaj warunki zapanują lepsze dla pewnej określonej grupy. Zresztą lata nie ma, a pewne ślady obecności ludzi, o których mówię, już tutaj da się stwierdzić. I to jest absolutnie zdumiewające, że w Polsce właśnie ludzie robią wokół siebie syf, i to w mikroskali, rzucając śmieci. Przy czym śmieci to jest jeszcze mniejszy problem. To można będzie jeszcze sprzątnąć, to w sumie nie jest dużo roboty. Gorzej, jeżeli
ten syf pojawia się w detalu architektonicznym. Tutaj w tym wypadku proszę zobaczyć na tych kilku metrach, jaki mamy przegląd ogrodzeń. Praktycznie każda działka ma swoje ogrodzenie, ale to jest jeszcze drobiazg. Natomiast dużo gorzej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o takie w większej skali projektowanie przestrzenne, urbanistyczne, ponieważ powstają budynki, każdy jest z innej wsi, razem nie tworzą one żadnej spójnej całości, wszystko ogrodzone siatką. Każdy z tych budynków oddzielnie prawdopodobnie jest całkiem fajny. Ja myślę, że ten budynek wygląda całkiem współcześnie, całkiem fajnie, całkiem atrakcyjnie i to może być naprawdę atrakcyjna architektura, ale w takim otoczeniu nigdy nie da się docenić walorów tej architektury. No i najgorsze jest to, że zakończę tą myśl sprzed chwili, że taki budynek, on tu będzie stał. On tu będzie stał przez wiele lat, ponieważ budynku nie buduje się na 3 minuty, na 5 minut, na rok, tylko takie budynki będą stały tutaj latami. I to jest gigantyczny problem polskiej rzeczywistości, że za pomocą takich budynków i za pomocą takich rozwiązań architektonicznych przestrzeń jest paskudzona, zaśmiecana, jest brzydka i później w takiej przestrzeni nam wszystkim przychodzi żyć. No jedyną pociechą jest to, że ponieważ tak jest właściwie tutaj, kiedy chodzę po Włochach, to myślę, że tu jest tak naprawdę wszędzie w ten sposób. W związku z czym to działa troszeczkę jak szczepionka i Polacy tak naprawdę są częściowo na to już uodpornieni i tego po prostu nie zauważają. I kiedy mam okazję rozmawiać z ludźmi, którzy tutaj mieszkają, z moimi sąsiadami, z moimi znajomymi, to ja widzę, że oni tego nie zauważają. Dopiero rozmawiając ze mną, zwracają na to uwagę, ja mam wtedy wyrzuty sumienia, że im w ogóle coś takiego mówię, ponieważ no nie czyni to tych ludzi szczęśliwszymi, a nie bardzo wiadomo, co z tym wszystkim zrobić. Recepty w każdym razie nie ma, bo tak jak mówię, w momencie, w którym taki budynek powstanie, to on tu będzie stał latami i nikt go nie zburzy, tylko dlatego, że on jest brzydki, ponieważ ludzie generalnie są ubodzy i nie mają gdzie mieszkać. A w momencie, w którym już budują, to najczęściej budują nie dlatego, że mają za dużo pieniędzy i chcą budować, tylko budują dlatego, że chcą mieszkać i nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy na przykład na mieszkanie, a mają gdzieś jakąś działkę po kimś i już budowa budynku wychodzi taniej niż kupno mieszkania. I niestety ten stan będzie trwał latami. Jedyną nadzieją jest to, że może kiedyś nadejdą lepsze czasy, że Polacy zaczną się dorabiać i architektura zacznie być w cenie, że ludzie docenią to, że warto jest przebywać i mieszkać w ładnej przestrzeni. I tak jak mówiłem, najmocniej to czuć, kiedy człowiek wyjedzie gdzieś do jakiegoś cywilizowanego miejsca i wówczas okazuje się, że małe, nic nieznaczące miasteczko gdzieś, na przykład w Holandii, ma mnóstwo uroku i te budynki wcale nie kosztowały wielokrotnie więcej. Standard taki jakościowy i wykonania tych budynków wcale nie jest dużo wyższy. Tu mamy elewacje frontowe. Tutaj widać też tą tendencję do grodzenia się. A tu znowu elewacja tylna. Tu jest dosyć błędnie przeprowadzona urbanistyka, ale ona wynika z małości terenu. W każdym razie, dopiero wyjeżdżając gdzieś na zachód, kiedy człowiek zobaczy, że małe miasteczko może być sympatyczne przez sam fakt tego, że jest poprawnie urbanistycznie zaprojektowane i samo to cieszy, to dopiero wtedy, przynajmniej ja, bardzo boleśnie odczuwam tą nędzę polskiej rzeczywistości, nędzę polskiego bałaganu i syfu na każdym etapie, a zwłaszcza w tej największej skali, nędzę tej polskiej urbanistyki.